Witam wszystkich, mówi oczywiście Kernel. I zaczynamy kontynuację naszych przygód. Przy czym rzuciło mi się teraz w oczy, że nasi bohaterowie są zieloni. Zielone gekony, tutaj widać to. Swoją drogą, ciekawe czemu wszyscy bohaterowie jeżdżą na koniach. W końcu na przykład w twierdzy są smoczy... wilczy jeźdźcy. I oni powinni na wilkach jeździć, bo czemu nie? No ale wszyscy lubią konie. Z białymi grzywami. Dobra. Tu już wszystko zrobione. I jak mówiłem, dobra opcja będzie tutaj skoczyć do garnizonu i do tego zamku, który tutaj jest. Tak swoją drogą... Zastanawiam się, skąd ja wiem, że tu jest zamek. Żadnych spoilerów sobie nie strzelałem. Może naprawdę nie ma tego zamku tam. No dobra, zobaczymy. Następna tura. Dobra. Więc tak. Ja mam tutaj przy korbaczu trochę gnoli. Przyda się mieć więcej. Co tymczasem mogę kupić? O właśnie. Zdaje mi się, że to jest właśnie taki scenariusz, w którym muszę mieć maksymalną ilość jednostek na początku, a nie kasy. Czyli nie powinienem właśnie w ratusz i potem kapitol inwestować, tylko raczej w jednostki. Tak, może się okazać, że mam rację, może nie. Jednakże chyba kupię sobie tutaj rojowisko. Ślizgi są szybkie. Mogą się przydać. Tutaj zwierzołaki. Pytanie, dołączą czy nie? Momencik, to jest odwiedzone, to odwiedzone. Tutaj. Idziemy w jedną, w drugą. Ja proponuję jednak kupić bohatera dodatkowego. Strażniczka. Czarnoksiężnik. Ciężka sprawa. Łatwa. Specjalność plus 350 sztuk złota. A ten wskrzeszenie. Mądrość. Ta z kolei łucznictwo. Łucznictwo tutaj na niewiele się zda. Jaszczur ludzie są dosyć tacy niemrawi. Za to trochę mnie przekonuje do siebie tymi centaurami. Wezmę czarnoksiężnika. Tak, już tu jakiś czar będzie miał. Tymczasem może tutaj też coś kupić. Mam kasę. Kwatery oficerskie. 5 gnoli tygodniowo więcej. A tak właściwie... nie mam co rekrutować. Gniazdo Wyvern. Je można szybko kupić. Jednakże one są słabe. Oślizgi. Stać mnie, co by nie mówić. Tak, wezmę. I od razu wezmę, tak, zrekrutuję. Jeszcze raz, oczywiście muszę się... Okej. Już wiem teraz. To jest bardzo nieintuicyjne, którym się tutaj bierze wszystkie. I tym Jedditem polecę tutaj, w tą stronę. Bagna. To jest też bagnami? Okej, ta rzeczka jest niby bagnami. Jedit będzie się bardzo wolno poruszał tutaj, niestety. Coś za coś. Dobra. Korbacz, czy ty nie wrócisz przypadkiem do tego miasta?
Momencik. Ty masz 4 oślizgi. Może dać trochę korbaczowi? Na przykład... Moment. O! Okej. Tak. 3. I... Korbacz wrócisz? Czy damy sobie radę z tymi? Grupa. A raczej tak. Do 20 max. Szkoda, że nie mam przyspieszenia. Teraz pytanie. Lecieć tam, czy tam? Skoczę po tą siarkę jednak. Korbaczem. W porządku. Chcę walczyć niestety. Co jest wielką szkodą, ale okej. Tak. Czy my kogokolwiek ustrzelimy tutaj? Moment. I tak poczekamy. Naszymi ważkami. I tak. Uszkodzenia 5-17. Tutaj 11-35. Kilku to zabije. Tak. Kilku. Tak. Minimum jednego. Dobra. W takim razie. Klątwa. Spowolnienie. Gdzie mam tylko 13 many. Spowolnić któregoś by się przydało. Tego. Ci tak są spowolnieni przez te przeszkody. Dobra. 3 zginęło. Gnole. Ale wy macie krótki dystans. Chodź tu. Czekaj. Dobrze. Tak właśnie miało być. Chociaż nie wyliczyłem akurat tego, ale... Jest okej. Już nie ma spowolnienia? What the fuck? Ale biednie atakuje ten bohater. Magią. No cóż. Strzyjmy do najbliższego. O. Teraz ja klepnę któregoś z tych. Na przykład tego. Słodko. O. Ile ty masz życia? 20. 9 razy 2. Jest bardzo duża szansa, że zabiję. I przynajmniej jednego z moich oślizgów, dlatego się wycofam. Tych niech sobie bije. W porządku. O, magia powietrza. Lub płatnerz. Ja biorę magię powietrza. Świetnie. Jest siareczka i teraz lecimy do zamku. A ty. Sporo zwierzołaków, grupa Gorgon. Wyjście na tą pustynię. Czyżby tam jakaś forteca była? Czy tam twierdza? Z tym nazwy mi się tak mylą. Ale weźmiemy. W zasadzie... Nie chcę, żeby on za bardzo ekspił. Chyba. No, może sobie ze 2 wziąć w porywach. Jak odwiedzi stajnie. Stajnie mają priorytet. Więc tak. O. Ale już sobie nas wiedzą. To dlatego wiedziałem, że jest słaby. Ale będzie miał kiepskie morale. Na nieumarłych w armii.
Dobra, zobaczmy, czy możemy z kimś zaczarować cokolwiek. Może Jedit? Nie. Szkoda. Teraz, dzień piąty. Pytanie, co z tym zrobić? Zagroda Gorgon? Tak. Najpierw zainwestujemy w nasze bubułaki. O, teraz już zmienione są w mlekłaki. I zrekrutujemy ślizgi oczywiście. Tak. Wydaje mi się, że dobrą opcją będzie teraz pozbierać jednak trochę jednostek. Może tak, może nie, może kto to wie? W takim razie proponuję zapisać i zaszarżować. Tak, to jest dobry plan. I lecimy na garnizon. Ci kusznicy są tacy nieprzyjemni. To co, klątwa na nich? Nic sensowniejszego nie mam. Tak. Oślizgami sobie poczekam. Uch. Dobra. Ty masz szybkość 4, nie dojdziesz. W porządku. Hops czy hops? Do strzelających. Dobra. Jakoś... W zasadzie... Wystarczy mi jako... No może 3 pola się ruszę. O! Teraz mogę sobie... zaatakować. Świetnie. Już tylko 2 zostało. I... Już nie zaczaruję za bardzo. Więc klepniemy. Z buzdygana. O, jak słodko. Tylko 3 straciłem. Nikogo nie zostawiam. Spróbujemy teraz klepnąć od razu Tamikę. Chociaż w zasadzie mógłbym... Mógłbym lecieć może zajmę tam zamek, jak jest niekryty. A będzie mi o wiele łatwiej atakować, jak będę ja w zamku. A on będzie atakował. Więc spróbujemy. A to w zasadzie niczym nie będzie się różniło, czy ja zaatakuję jego, czy on zaatakuje mnie. A śmieszne jest to, że tutaj są bagna i oni bardzo wolno się poruszają po nich. Za to nie jest fajne to, że ja nie widzę nigdzie tutaj tego zamku. Więc moje przewidywania nie sprawdziły się. No cóż, będziemy musieli czekać albo zainicjować tą walkę. O, okaże się. Tak, co tutaj kupimy? Może jednak ratusz by się przydało? Ulepszymy chatę gnoli. Tak. Bardzo też się przyda magazyn zasobów, ponieważ jeden sąg drewna, jeden wóz kamieni w jednym i w drugim. To spowoduje, że będziemy mieli bardzo dużo zasobów i będzie można je wymieniać, tak jak mi sugerowaliście wtedy, kiedy po prostu miałem zalew i kamieni i drewna i nic z tym nie robiłem. No dobra. Nie? Skoczymy teraz gdzie? Zwierzyłaki? Nie. Do tej skrzyni. Weźmiemy exp. O, logistyka. Świetnie. Tutaj za to weźmiemy... Nie, też exp. Magia powietrza. Obydwu będzie miało magię powietrza. Niestety w tej turze już nie wezmę tej kasy.
Co tutaj jest? Młyn wodny. Świetnie. 500 dostaliśmy. I tyle. Tutaj strzeżona kasa. I cóż. Idziemy w tą stronę, żeby zobaczyć, czy tam jest gdzieś... O! Obserwatorium jest. Świetnie. Będzie trzeba je zająć. Czasem zobaczmy, co jest tutaj. Fabryka machin wojennych. Jacyś astroludzie. Gdzie ta pustynia się będzie zaczynać? Czy tutaj tylko ten malutki skrawek jest? Wedle mapy to my wybraliśmy miejsce, które było bardziej na północny zachód. A niby twierdza zaczynała bardziej na południowym wschodzie. Więc cóż. Może tutaj tylko skrawek pustyni jest. Dobra. O, wraca sobie. Dzień szósty, przydałoby się odwiedzić niedługo właśnie stajnie. Pytanie. Iść jedno pole niżej i zobaczyć, co to jest? Góra. O, tutaj jest. Niedużo, niedużo. Niestety chyba nie uda nam się tutaj przejść przed nimi. Więc należy zapisać i zobaczyć, jak to się potoczy. Nie mają żadnych strzelających. Wygląda to dobrze. Oni mają... minus jeden morale, tak mi się zdaje. Tak, dokładnie. Jak jest zerowe, to błyszczy. Ten orzełek. No dobra. Nic nie będziemy czarowali, więc sprawa jasna. Czekaj. Czekaj. Dobra. Nikogo nie mogę z pełną mocą uderzyć, więc strzelę w tych mieczników. Szybkość 5. My mamy szybkość 6. Tutaj nawet 11, nie wiem czemu. Okej. Szybkość 5. Tym... A, i tak pierwszy się ruszę. Spoko. Ślizgi. Ile? Od 19 do 48 uszkodzeń. Czyli... no, jest szansa, że nawet jednego nie zabiję. Za to tych sporo. Tak. I jeszcze raz? Ach, no tak. Przecież nie mogę zaczarować. Jednego mi zabili ledwie. Więc ja stanę jakoś tak, żeby... O! Chyba tutaj będzie najlepiej. Ten być może mnie nie sięgnie. Spoko. 15 HP. Może tego. W tej jednostce przynajmniej kogoś zabiję. Dobra, teraz pytanie. Co z tym zrobić, szwantem? Od 22 do 55, czyli albo zabiję dwóch, albo zabiję wszystkich. Tutaj. Albo jednego, albo więcej. On jest bardzo powolny, więc postrzelamy sobie do niego. Tak. Super. Wycofujemy się w takim razie. I... hops. Nie dojdziesz, ha, 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 ha. Hops. I tak. Oh yes. Sobie biegaj. Do woli. O. Tak miło. Dobrze. Ha, ha, ha. Już koniec z tobą.
Super. O, szkoda, że nie zlevelowaliśmy. Ale teraz pozostała nam jeszcze jedna walka i będziemy mieli to miasto. Trzeba będzie tak zrobić, żeby ich zabić bobułakami za pomocą jednego strzału. Tych to się zlikwiduje bez problemu. Dobra, chodźcie tutaj. Hops. I jeszcze raz, super. U nas morale plus 2. I tak, 17,43. On ma 32 HP, to poczekamy. O tak. Hops. Rachu ciachu i do piachu. Super, tak miał być, nawigacji powiemy nie. Za to płatność się przyda. Skoro i tak już mamy, no to lepiej mieć niż nie mieć. I tak, kanon jest nasze. Tutaj właśnie przyda się zrobić ratusz. Kuźnia. Kuźnia? No powiedzmy. Skoro i tak lecę z tego miasta już teraz, tutaj praktycznie nie ma na co czekać, to przyda się kuźnia. Zrobię sobie balistę, tak. Ten bohater ma dużo ataku. Potencjalnie, tak naprawdę tutaj tylko jeden. Obrona mu mocno wzrasta, jak to u wszystkich ludzi z tego zamku. Ale jakiś tam potencjał ma. Dobra, i tutaj będę po prostu dążył do ratusza. Nie ma co kupować. Mecznicy, nie wiem czy warci są straty. Jej! What the... Co jest? Czyżby tutaj była bractwo miecza? Nie. To czemu ja mam takie wysokie morale teraz? Nie wiem. Nieważne. Strażnica należy do czerwonego gracza, który z tego prawdopodobnie nie skorzysta. A, jedna sprawa. Zobaczmy, co mówią o nas. Najlepszy bohater wychodzi na to, że nie my, tylko ktoś. Caitlin. Siła armii, też by się przydało znać ją. Generalnie we wszystkim teraz my prowadzimy. A to dziwne w takim razie, czemu oni mają mieć niby o wiele lepsze warunki do zbierania armii, skoro my prowadzimy w zbieraniu resursów naszych. Nie wiem, niniejszym. Ale skoro mają takie możliwości, to trzeba się sprężać. Ja sugeruję teraz bardzo mocno, żeby zobaczyć, co jest dookoła. Być może nawet wynająć jakiegoś bohatera specjalnie po to. Niestety, tutaj znowu nic ciekawego. Strażnik. O! Caitlin! Ona ma gryfy! Spróbujmy w takim razie... co? A, i tak muszę robić turę. Ona nie może mnie... Chyba nie mo... A może i może? Minąć? Chyba może. Zająć sobie miasto ponownie. Trochę bez sensu, co zrobiłem. A moment, czy ja kupiłem w ogóle tą balistę? Kupiłem, dobrze. Już myślałem, że nie. Stolik. Morale. Za bardzo się mu nie przyda, skoro nie ma wojsk praktycznie. Ale okej. Tutaj lecimy. O, to weźmiemy. Kiedyś. Czasem polecimy tu na górę. Same bubułaki wszędzie.
Tabliczka. Nie czytam tych tabliczek. Może powinienem zacząć? Ratusz. Ulepszone rojowisko ślizgów. Albo bazyliszki. Dzień szósty. Przyda się mieć jak najlepsze jednostki do rekrutacji na następny tydzień. Będą gorgony. A tutaj? Na gorgony mnie nie stać. To weźmiemy bazyliszki. Świetnie. Ciekawe, jak oni budują tutaj takie podziemne rzeczy, skoro i tak tutaj bagna są, więc wszystko pod Maca. Pod Maca. Wszystko pod Windows. Dobra. To pozostaje nam tura i zobaczyć, co w ogóle on wykombinuje. O! Postanowił stracić czas. Takich wrogów lubię. I ona ma być lepsza od mojego bohatera? No, zobaczymy. Tymczasem. Oślizgi zaatakują strzelców. To jest pewne? To ja wezmę sobie... ruszę się jakoś... tak. O. Mlekołaki, gdzie pójdziecie? Ten będzie atakował. Oby zaczął atakować mi namiot medyka. To byłoby fajne. Chyba pójdę nimi tutaj. A tymi sobie klepnę. Tak, jest szansa nawet jednego zabić. Szaleństwo, niestety. Oczywiście za minimum chyba strzeliliśmy. Dobra. Hello. Co to wzmocnienie? Kiepska decyzja. Poczekamy. To tym razem zabijemy jednego. Super. Teraz trzeba się wycofać nimi, żeby na pewno nas ci pikinierzy nie atakowali. Mlekołaki. Co z wami? Ruszę się tak. Będzie wtedy szansa dolecieć do gryfów. Gryfy mają 6 dystans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dokładnie taki sam jak moi. Z korbaczami. Słodko. Czekaj. Hops. Tylko jeden? Ty masz szybkość 4. A ty 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nie, takie uciekanie nie ma za bardzo sensu, ponieważ można skracać sobie idąc tak. Nie pouciekamy za bardzo. Ale za to możemy opóźnić jedną turę. O. I tak. Teraz czekaj. Strzel sobie. 2 pikinierów. Wzmacnia cały czas. Ona. To co? Kleppenmachen. Fuck. O, dobrze. No, nie jest źle. I ona miała mieć przewagę, tak? Na pewno nie taktyczną. To co? Powiedzcie mi teraz, ile zamków mają oni? Tego się raczej nie dowiem. Najlepszy bohater. What the f... To Rosar.
Źle z tymi chamami. Tak.